Proszę Państwa, z medycznego punktu widzenia jestem tutaj przedstawicielem lekarzy niezależnych od koncernów szczepionkowych. Z medycznego punktu widzenia nie ma wskazań do stosowania tych preparatów genetycznych, które są stosowane u osób dorosłych jako szczepionki, także już u osób kilkunastoletnich. Nie ma wskazań medycznych do ich stosowania. Dzieci na COVID chorują niezwykle rzadko. Jeżeli to im się przydarza, to zakażenie SARS-CoV-2 przechodzą bezobjawowo albo łagodnie. Powikłania w postaci wieloukładowego zespołu zapalnego pojawiają się niezwykle rzadko i dają się skutecznie leczyć. Natomiast zgony, czyli to, czego boimy się najbardziej u dzieci, są bliskie zera. Zdarzają się z częstością raz na 1-4 miliony. Powikłania u dzieci po zachorowaniu na COVID, jeżeli już się przydarzy, są rzadsze niż w grypie. Natomiast widzimy, jak po tych preparatach genetycznych stosowanych jako szczepionki, jak wiele jest poważnych powikłań u osób dorosłych, a także już u osób małoletnich. Już nadchodzą na ten temat informacje z całego świata. Są to przede wszystkim powikłania zakrzepowo-zatorowe. Jest nowa jednostka chorobowa powodowana przez te preparaty, która się nazywa VITT z angielskiego, czyli immunologiczna, autoimmunologiczna zakrzepica z trombocytopenią, czyli z małopłytkowością, powodowana szczepionką na COVID-19. Charakteryzuje się tym, że jednocześnie występują krwawienia i zakrzepy, co jest szczególnie niebezpieczne i co dotąd zdarzało się w medycynie bardzo rzadko. I są przyczyną takich zdarzeń, jak udary mózgu, jak zawały mózgu, zawały serca, a także zawały innych narządów, które dotąd zdarzały się bardzo rzadko, jak zawały jelita cienkiego, czy zawały jelit. Te zdarzenia są przyczyną zgonów albo kalectwa, które już pozostaje na całe życie. Inne powikłania to zapalenia mózgu, zapalenia poprzeczne rdzenia z porażeniem czterokończynowym, napady padaczkowe, różne ruchy mimowolne, które się pojawiają u osób zaszczepionych tymi preparatami, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia. Dzisiaj przeczytałam informację ze Stanów Zjednoczonych, że w lipcu zmarła osoba z powodu choroby neurodegeneracyjnej, gdzie lekarze po badaniach wyraźnie odnoszą to do zaszczepienia tej osoby, które to zaszczepienie miało miejsce 3 miesiące wcześniej. To pokazuje, że powikłania chorobowe po tych preparatach pojawiają się nie tylko w 30 dni po ich zastosowaniu, co jest definicją niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale pojawiają się i prawdopodobnie będą się pojawiać także w czasie dłuższym. Jakie to będą powikłania w dłuższej perspektywie czasowej, tego jeszcze nie wiemy. Mogą to być także powikłania dotyczące chorób nowotworowych czy chorób autoimmunologicznych, bo takie pierwsze przesłanki już są. Wymieniłam tutaj tylko niektóre z poważnych powikłań, to nie są wszystkie. Mogą to być właśnie też choroby neurodegeneracyjne. Tutaj u tej osoby, która zmarła po 3 miesiącach od zaszczepienia, gdzie już jest wyraźnie ten przypadek w Stanach Zjednoczonych uznany i badany dalej. Podobne przypadki również się zdarzają, nie są tylko jeszcze opisane medycznie. Ten przypadek to było szybko postępujące otępienie, czyli choroba Creutzfeldta-Jakoba, która dotąd zdarzała się bardzo rzadko. A więc zważywszy, jak poważne powikłania już znamy i wszystko wskazuje na to, że są jeszcze przed nami po tych preparatach i są one notowane także u osób małoletnich na świecie, są zgony niestety osób kilkunastoletnich notowane w Stanach Zjednoczonych i
krajach zachodnich. U nas w Polsce te wszystkie dane oficjalne są niesamowicie zaniżone. Według badań zachodnich, badań amerykańskich, oficjalne statystyki w medycznej bazie Bayer's w Stanach Zjednoczonych na przykład to jest 1%, czyli te liczby, które są oficjalnie podawane w krajach zachodnich, należałoby pomnożyć przez 100. U nas w Polsce oficjalne dane to jest na pewno mniejszy procent, ponieważ porównawczo z krajami zachodnimi, chociażby w Europie, w Holandii notuje się 700 niepożądanych odczynów poszczepiennych na 100 tysięcy mieszkańców, u nas tylko 15, czyli prawie 50 razy mniej. To pokazuje, jak w Polsce są niedoszacowane oficjalne statystyki i jak fałszywą podstawę stanowią one do podejmowanych działań przez naszych decydentów, przez naszych profesorów z Rady Medycznej przede wszystkim. Więc zważywszy na to wszystko, zważywszy, że dzieci na COVID praktycznie nie chorują i COVID im nie zagraża. I jak wiele powikłań już znamy, a stoimy jeszcze przed nieznanymi, to pokazuje, że stosowanie tych preparatów u dzieci stanowi nieporównywalnie większe zagrożenie dla ich życia i zdrowia niż sam COVID. Dlatego jako lekarze, niezależni od koncernów szczepionkowych, stanowczo przeciwstawiamy się stosowaniu tych preparatów u dzieci. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która opinii publicznej jest mało znana, właściwie nieznana. Otóż nasz kraj w postaci Agencji Rejestracji Produktów Leczniczych, której prezesem jest pan Grzegorz Cesak, wyraził zgodę na haniebne eksperymenty na polskich niemowlętach i najmłodszych dzieciach, proszę Państwa. Na polskich niemowlętach od co najmniej 6 miesiąca życia, a w styczniu było doniesienie także, że od 3 miesiąca życia, to było doniesienie na Wirtualnej Polsce w Rzeszowie, i u najmłodszych dzieci do 11 roku życia eksperymenty prowadzi firma Pfizer na naszych najmłodszych dzieciach, podając te preparaty genetyczne w badaniu pierwszej i drugiej fazy, proszę Państwa, to jest dopiero ustalanie dawki. Mamy wcześniejsze informacje, że badania na zwierzętach były nieukończone, nie wszystkie były zrobione, a oto nasze najmłodsze dzieci służą na doświadczenia, można powiedzieć, praktycznie jak zwierzęta doświadczalne. I też nie ma na to naszej zgody. Jako lekarze niezależni chcieliśmy uzyskać informacje od Ministerstwa Zdrowia. Pisaliśmy oficjalne pisma. Byliśmy przekierowywani do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Stamtąd też nie dostaliśmy odpowiedzi. Dopiero 1,5 miesiąca po ustawowym czasie przyszła odpowiedź tak lakoniczna, która niczego nie wyjaśnia. I w związku z tym poprosiliśmy posłów i tutaj z posłów pan poseł Braun odpowiedział na naszą prośbę, odbyła się interwencja poselska w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Byli tam też dziennikarze, całość jest zarejestrowana między innymi w telewizji w Realu czy na portalu pana Grzegorza Płaczka, można to dokładnie obejrzeć. I ta interwencja wykazała, proszę Państwa, że nie ma zgód komisji bioetycznych na to badanie. To jest niesłychane. To dotąd dla mnie, jako dla lekarza, byłoby absolutnie nie do pomyślenia. Nie wydano nam żadnej dokumentacji tego badania, poza zgodą pana Grzegorza Cesaka, która została wydana w sposób bezwarunkowy, to znaczy bez uzasadnienia na wszystko, co koncern Pfizer sobie życzy. Mało tego, dowiedzieliśmy się, że na dokumentach firmy Pfizer jest klauzula tajne, co jest następnym skandalem, bo takie badania powinny być transparentne i powinny odbywać się pod kontrolą państwa, pod kontrolą Komisji Bioetycznej. Także jest to absolutnym skandalem. Osoby, które uczestniczyły w tej interwencji, zostały opisane przez pana Grzegorza Cesaka jako antyszczepionkowcy i zrównane z rzekomymi osobami, które podpalają punkty szczepień.
Pan Grzegorz Cesek, który najpierw przyjął pana Grzegorza Brauna i zgodził się, wydając odpowiednie dyspozycje przy panu pośle swoim urzędnikom, żeby wydali dokumentację. Następnie opuścił urząd i niestety nakłamał w mediach, konkretnie w TVN-ie. To wszystko jest skandaliczne. Zostały złożone co najmniej dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 6 sierpnia pan poseł Braun złożył takie zawiadomienie, 18 sierpnia ja złożyłam do prokuratury rejonowej Warszawa-Ochota i do prokuratury krajowej. Dzisiaj mijają 2 tygodnie i niestety nie zostało wszczęte żadne postępowanie. Ja po tygodniu zaczęłam dzwonić do prokuratury, próbując się dowiedzieć, kiedy będę przesłuchana jako świadek. Zapewniano mnie, że będę. Dotąd nie byłam. Dotąd nikt mnie na takie przesłuchanie nie wezwał. I to pokazuje, proszę Państwa, jak są lekceważone dzieci w naszym kraju. Jak niestety odpowiednie służby nie dbają o bezpieczeństwo obywateli i o bezpieczeństwo naszych najbardziej bezbronnych obywateli, jakimi są dzieci, zwłaszcza tak małe jak niemowlęta. Mamy tutaj przypuszczenie, zważywszy jak szybko zwerbowano te dzieci na te eksperymenty, że mogą one pochodzić z ośrodków opiekuńczych i z domów dziecka, co gdyby się potwierdziło, byłoby skandaliczne. Nam w tym zawiadomieniu do prokuratury chodzi nie tylko o to, że taki fakt zaistniał, ale wyraźnie tam jest powiedziane w tym zawiadomieniu, że jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla tych dzieci i dlatego ten eksperyment należy przerwać natychmiast. Mimo to prokuratura jak dotąd nie zareagowała. Więc mając to wszystko na względzie, a jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałabym powiedzieć, mianowicie jest przemilczany w strategii walki z COVID-19 podstawowy fakt, mianowicie taki, że mamy skuteczne leki. W Polsce najbardziej znana jest amantadyna, na świecie to jest także iwermektyna, hydroksychlorochina i kilkadziesiąt innych leków, których skuteczność już została klinicznie określona. Są to leki, które są stosowane w medycynie najczęściej od dziesiątek lat, amantadyna od 40 lat. Jej bezpieczeństwo jest sprawdzone i znamy je bardzo dobrze. Jest ona stosowana nawet kilka miesięcy u osób starszych z chorobą Parkinsona na przykład. Są to pacjenci z chorobami współistniejącymi i ten lek jest bezpiecznie przez nich brany. Natomiast u osób z rozpoznanym COVID-em amantadyna jest stosowana zaledwie 1 do 2 tygodni. Bezpieczeństwo tego leku jest sprawdzone. Skuteczność niestety nie została jeszcze zbadana w badaniu klinicznym, które w Polsce zaczęło się w kwietniu, po 4 miesiącach przedzierania się przez papierologię, przez naszych badaczy, gdzie samo badanie wystarczyłoby, że trwałoby 3 tygodnie. Zostało przyhamowane, ponieważ przyszła letnia pora, pacjentów już nie ma i badanie w tej chwili stanęło w miejscu. I tutaj też to pokazuje, że ten temat jest niesamowicie zaniedbany. My jako lekarze, którzy mamy doświadczenie stosowania tego leku w praktyce, ja także do takich lekarzy należę, widzimy jak niesamowicie skuteczny jest to lek. Podobne doniesienia są o iwermektynie i wielu innych. Proszę Państwa, gdyby te leki były dopuszczone do schematów leczenia, zwłaszcza w poradniach, ale także w szpitalach, nie mielibyśmy epidemii, nie musielibyśmy się bać teraz następnej fali jesiennej, ponieważ pacjenci byliby wyleczeni na bardzo wczesnym etapie, nie doszłoby do przeładowania szpitali, nie musiałoby być lockdownu i nie musiałoby być nauki zdalnej. Więc apelujemy jako lekarze niezależni do naszych władz, aby wreszcie doceniano leki i to jest właściwa strategia w walce z COVID-19. W razie potrzeby amantadyna może być stosowana także u dzieci.
jest ona lekiem sprawdzonym i bezpiecznym, w przeciwieństwie do preparatów genetycznych, które na siłę próbuje nam się wciskać i o zgrozo, bez absolutnych wskazań, a właściwie przy tych przeciwwskazaniach, o których powiedziałam wcześniej, próbuje się je teraz wciskać naszym dzieciom. Przez manipulacyjne zajęcia, które mają czekać nasze dzieci od 1 września, gdzie tak jak powiedziała tutaj pani Magdalena, próbuje się pokazywać dzieci zaszczepione jako bohaterów, a dzieci niezaszczepione jako egoistów. To jest niedopuszczalne i stanowczo się temu przeciwstawiamy.